żeby to zadbać. Rzecznik prasowy, ksiądz Tomasz Pułkarski. Dokładnie tak jest. Proszę księdza, proszę powiedzieć, 13 pielgrzymka. 33. Przy Boże, 33. 33 pielgrzymka z Wrocławia na Jastą Górę wyruszyła dzisiaj, 2 sierpnia, z wrocławskiej katedry. Jest nas około 2000 pielgrzymów, ale pielgrzymka nie jest jeszcze kompletna, ponieważ dołączą pielgrzymi i w Oleśnicy, w Trzebnicy, dołączą jeszcze w Namysłowie, dojdzie grupa z Milicza i z Góry Śląskiej. Liczymy, że będzie nas 2,5 tysiąca. Idziemy w 16 grupach. Przywodzi nam ksiądz Stanisław Orzechowski, popularnie nazywany księdzem Orzechem. Idziemy pod hasłem Trwajcie mocni wierze. To jest hasło tegorocznej pielgrzymki. Chcemy odnowić swoją wiarę. Zaniżam też moje intencje różne. Dobrze. Cześć. Sama idziesz? Idzie? Adam? Zaraz go wyłowimy. To powiedz, jak masz na imię? Wiktoria. Wiktoria, powiedz, który raz już idziesz? Trzeci. Proszę powiedzieć, gdzie pielgrzymi będą spali? Pielgrzymka wrocławska na Jastą Górę jest pielgrzymką typowo namiotową i śpimy zawsze w namiotach. Rozkładamy je na łąkach, na polach, na ścierniskach przygotowanych wcześniej przez służbę kwatermistrzowską. Spanie w namiotach ma też duży plus, bo oddychamy świeżym, często wiejskim powietrzem. Ile minut w godzinie? Dzisiaj ciepły dzień, ale pielgrzymi mają dużo siły, radości. Pierwszy dzień to też nowe znajomości, nowe wspólnoty. Pielgrzymka jest bardzo radosna. Pielgrzymie, skąd ty jesteś? Raz. Skąd jesteś? Pensylwania, USA. Pensylwania, USA. Trochę ludzi przedeptało. Zwłaszcza, że to już 33 jest, nie? Ksiądz Orzechowski, no chyba nikomu nie muszę przedstawiać, to jest legenda Wrocławia. Wszyscy, którzy jakieś formacje duchowe przechodzili, to na pewno to nazwisko dobrze znają, kojarzą. Twórca pielgrzymki, to już 33, a dzisiaj powiedziałem 13, bo mi nie przyszło do głowy, że mogło tak szybko to zlecieć. Proszę powiedzieć, ile to pokoleń przedeptało? Nie wiem, jak to się dokładnie pokolenie liczy, ale to jest, trochę pokoleń jest na pewno. No i to jest fenomen egzotyczny niezwykle. Egzotyczny właściwie chyba w świecie, bo to nie ma takiej drugiej... Nie, inaczej. Jeżeli mówimy o jednej pielgrzymce w Polsce, to znaczy ona jest gwiaździsta. To jest zejście ze wszystkich stron świata, w Polsce, do tego centrum, jak ja już teraz nazywam, do ołtarza ojczyzny, nie? To jest fenomen, na ile się orientuję, to nie ma drugiego kraju takiego. Dlaczego to aż trudno wytłumaczyć, bo to się wpisało w kulturę Polaków. Mimo przeróżnych zmian politycznych i innych, ona nieustannie trwa. To nie jest prawda, że tak bardzo ubyło. Podzieliły się diecezje, pomnożyły się nowe pielgrzymki, teraz jakby połączyć legnicką, świdnicką, wrocławską i kawał gorzowskiej, to nie wiem, czy nie byłoby tak samo.
Poza tym pielgrzymka trochę tak wypolaryzowała ludzi, to znaczy idą już raczej ludzie z przekonaniem. Dawniej bywało różnie, bo pielgrzymka była niektórym solą w oku. To takie czasy już na szczęście minęły. To było bardzo przykre wtedy. No, to wszystko pamiętam. Ja myślę, że trzeba by to usiąść i to napisać, prawda? Mamy w kronikach pewne takie już zachowane pewne rzeczy, które by warto ludziom pokazać. Bo to jest coś rzeczywiście bardzo oryginalnego i co właśnie chyba przetrwa różne sprawy. I chyba bardzo odciska się takim dobrym piętnem na ludzkich życiach, żywotach, powiem tak. Proszę sobie wyobrazić ten gwiaździste zejście do Częstochowy. Ze wszystkich zakątków Polski to są pielgrzymi. Można policzyć, to jest może do ćwierć miliona albo więcej. Ale ilu po drodze się spotyka z nami? Życzliwie. Idziemy dzięki gościnności tych ludzi. W czasie tej drogi się nawiązują piękne relacje Polaków z Polakami, prawda? No właśnie, powiedzmy coś o tym, bo Kościół czasami jest postrzegany jako taka skostniała struktura, że wszyscy są dla siebie jakoś tam obcy, a na pielgrzymce to jest chyba takie prawdziwe Królestwo Boże, bo tu wszyscy są braćmi i siostrami. Ja myślę, że tu na pielgrzymce dochodzą takie pewne cnoty obywatelskie, zresztą w ogóle postawa obywatelska, czyli taki, mówi się brat, siostra, prawda? To jest raz, ale jeszcze bym tylko takie pół zdania kontynuacji tego, co oni wszyscy dostrzegają, że przechodząc przez te x miejscowości, wiosek, miast, tam zawsze następuje spotkanie z tymi ludźmi, którzy nas goszczą i to jest coś, co trwa. To są pocztówki potem dziękujące za gościnę, tamci odpisują i zapraszają na następny rok. To jest coś bardzo naturalnego i pięknego. To jest otwarcie takie jakieś na siebie. Jakoś, mimo że nigdy wrocławska pielgrzymka ma to do siebie, że ja nigdy nie tonowałem, czy nie stopowałem tematów nawet politycznych, bo to też jest przejaw życia. Więc jak są ludzie, a idą tutaj posłowie z nami, senatorowie, jeżeli chcą mówić, to ja chętnie ich dopuszczam, żeby ten wątek też poruszyli, chociaż on jest jeden najważniejszy. Ale my niesiemy wszystko, tak jak dawniej były pretensje, że niesiemy transparent Wrocław pisane, no to, jak się mówi, gotytkiem solidarnościowym. No to też już było nie ten. Ale myśmy nieśli wtedy wszystko. Szli nami ci, którzy byli internowani. Także ten we wrocławskiej przynajmniej pielgrzymce ten akcent ojczyźniany jest bardzo dobry i warto go też podtrzymywać. I to mi się wydaje, że tu się też dokonuje, ponieważ do pokolenia jest też młodzieży sporo, że ci starsi przy rozmowach wieczornych takie rzeczy przekazują, a one są najtrwalsze. To może jest właśnie tak, bo nie można kochać Boga, jeżeli się nie kocha siebie i drugiego człowieka. Tak. I jeżeli nie kocha się swojej ojczyzny ziemskiej, to chyba nie można też niebieskiej pokochać. Oczywiście, że tak. Tak. Więc dlatego też poza tym dzisiaj w tym roku tych świętych niesiemy, nam jest sporo Polaków, nie? Bo jest Popiełuszko. Mój kolega zresztą, aż nigdy się nie spodziewałem, że poniosę jako relikwię swojego kolegę. To jest święta Faustyna, to jest Jan Paweł II, prawda? Ci młodzi, oni nie wiedzą. Ja mogę powiedzieć, że znałem się z tym czy z tym, ale dlatego, że jestem już staruszkiem. Natomiast idzie młodzież, którym trzeba to pokazać. Potrzebują wzorców. Jest co pokazać. Ja myślę, że zresztą już tak sobie pomyślałem, postanowiłem, że jak Pan mu pozwoli żyć, to w duszpasterstwie jednak muszę włączyć bardziej mocno wątek jednak historii Polski. To jest bardzo ważne. No bez historii nie ma przyszłości. Nie mieli w ogóle tożsamości swojej, prawda? To jest bardzo ważne. Trochę na geografii się znamy, bo podróżujemy, ale historia jest nie mniej ważna. Także to też jest udziałem na pielgrzymce to wszystko. No, poza tym to jest jeszcze też bardzo dla mnie, dlaczego ja chętnie idę, ponieważ
Na pielgrzymce się podnosi dziwnie duch, człowiek jest radosny. Uważam, zresztą to Ojciec Święty ostatnio, Franciszek tak mówi, że chrześcijanie czasami się zachowują jak korniszony w odcie. I chyba tak czasami jest. Tak jest, skwaśniali tacy, prawda? A jednak na pielgrzymce jest podniesienie ducha, jest tak dużo radości, naprawdę. Być może dlatego, że to jest taka właśnie namiastka nieba. Ja sobie przynajmniej tak niebo wyobrażam, że tam jest przyjaźń, radość, właśnie to, co tu na pielgrzymce, do entej potęgi. Tak, człowiek jest też wolny, bo tak ma się tylko ten plecaczek i nic więcej, nie? I tak właśnie do wolny. Bardzo chciałem księdzu podziękować. Ksiądz, trzeba powiedzieć to, bo ksiądz tu nieustannie mówi i trzeba szczędzać księdza gardło, bo to w każdej grupie jest konferencja. Bardzo dziękuję. Zabrałem troszeczkę czasu odpoczynku, ale myślę, że telewidzowie będą wdzięczni za ten krótki wyjazd. Bardzo ostatnio pilnuję modlitwy za Wrocław, to trzeba powiedzieć. Ja akurat jestem spod Wrocławia, bo to jest gmina Czernica, ale tam właściwie wszyscy z Wrocławia emigrują do gminy Czernicy. No to fajnie, dziękuję bardzo. No i dużych owoców duchowych, niech tu radość po prostu kwitnie i zaraża wszystkich po drodze. Tak jest. I niech nie przemija, bo to najważniejsze. Żeby to nie była radość pięciominutowa. Tak jest. Z Bogiem. Z Bogiem. Adam z dalekiej. A moja córka to jest. Córkę, pokażę córkę. Małgosia. Córkę, ona się wstydzi. Muszę powiedzieć, tak po cichu, bo tutaj jest konferencja, że idziemy w tej chwili z grupą pielgrzymkową. Która to grupa jest? 12 grupa. Idziemy z pielgrzymami. W tej chwili konferencję ma ksiądz Orzechowski. Ksiądz, który tą pielgrzymkę powołał do życia. Już jeździ Meleksem w tej chwili, bo ma swoje lata i bardzo jest na nogi niemogący. Ale tutaj można spotkać różnych ludzi, można spotkać przyjaciół. Ja właśnie przyjaciół spotkałem. Adam Kazimierowicz przyjechał z dalekiej Pensylwanii, ze Stanów Zjednoczonych, specjalnie, żeby w tej pielgrzymce pójść. Idzie ze swoją siostrą. Małgosią, córką, bratanicą, Wiktorią. I tak to właśnie na tej pielgrzymce jest. Artur to jest brat Adama, a ojciec Wiktorii. I brat też siostry Felicji. A proszę powiedzieć, jak wygląda taki dzień pielgrzyma? Dzień pielgrzyma wygląda bardzo intensywnie. Wstajemy wcześniej rano, około 5, przynajmniej o 5, czasami jeszcze wcześniej. Około 6 wychodzimy na trasę pielgrzymki. Codziennie mamy do przejścia od 25 do 30 km. Odcinki są podzielone na dzień jest podzielony na 4 odcinki. Najważniejszym momentem dnia to jest msza święta. I rano zawsze są poranne modlitwy, śpiewamy godzinki. Później jest konferencja księdza przewodnika. Często są różnego rodzaju rozważania. Do tego modlimy się na różańcu. Po południu jest czas też na taki swobodny mikrofon. Przychodzą pielgrzymi, dzielą się świadectwem swojej wiary, swojego życia. A wieczorem jest zawsze apel, spotykamy się na wspólnej modlitwie już po rozbiciu namiotu. Grupy są rozśpiewane, zresztą ja nie ukrywam, pomyliłem się z tą pielgrzymką, bo ja chodziłem od 3., 4. pielgrzymki gdzieś tam do 6. No i w głowie mi się nie myśli, że już 30 lat minęło. 33. Pierwsza pielgrzymka była w 1981 roku i od tego czasu zawsze przewodnik tej pielgrzymce ksiądz Stanisław Orzechowski. Były jubileusze też na pielgrzymce, kiedy była 25. czy 30.
I wtedy bardziej uroczyście też o jeden dzień pielgrzymka dłużej trwała. 33 raz niesiemy intencje i całego miasta Wrocławia, całej archidiecezji. Modlimy się też w intencjach, które podają nam pielgrzymi na trasie. Pielgrzymka jest bardzo rozśpiewana, jak przechodzi, zresztą przed chwilką słyszeliśmy. Proszę też o tych śpiewach powiedzieć. Zawsze śpiewa młodzież, mają gitarę, jest nabłyśnienie. To są śpiewane piosenki typowo pielgrzymkowe, które są bardzo radosne, bardzo rytmiczne. To też pozwala dobrym maszerowaniu, bo nie ma co ukrywać, że przy wielu kilometrach jest zmęczenie, ale ten radosny śpiew pozwala, żeby spokojnie trasę przejść. Każdy pielgrzym ma też śpiewnik, ale po kilku dniach pielgrzymki już jest tak, że pielgrzymi znają dobrze na pamięć pieśni i sami się domagają tego radosnego śpiewu. No, pamiętam, były takie śpiewniki bardzo prymitywnie zrobione, bo to były czasy, gdzie od rąk było trudno. Teraz to chyba jakoś inaczej wygląda. Jest łatwiej, tak, na pewno. Każdy pielgrzym, który zapisał się na pielgrzymkę, dostał też vademecum pielgrzyma i to vademecum jest takim też duchowym przewodnikiem. Są tam odpowiednie modlitwy, rozważania, ale połowa tekstu to są właśnie piosenki i ma to taki format małej książeczki, bardzo, bardzo przydatny. Ale tak jak mówię, kolejne dni pielgrzymki pomagają w tym, że już ludzie są bardzo, bardzo rozśpiewani. A proszę powiedzieć, bo wiele się zmieniło od pierwszej pielgrzymki, jest piękna strona internetowa, o czym kiedyś w ogóle nie było pojęcia, że coś takiego będzie. Można śledzić to, co się na pielgrzymce dzieje na tej stronie? Są tak, aktualne wiadomości? Zapraszamy serdecznie na naszą stronę pielgrzymkową www.pielgrzymka.pl. Są tam nieustanne aktualizacje tego, co się dzieje na pielgrzymce. Są rozważania, refleksje, są zdjęcia, ale też zapraszamy do TV Pielgrzymka, którą znajdziemy również na stronie naszej pielgrzymkowej. I są relacje wideo, ale też będzie msza święta transmitowana na żywo dzięki internetowi, także gdyby ktoś chciał, zapraszamy na stronę www.pielgrzymka.pl. A jeszcze mam takie pytanie, bo tak jak mówiłem, pielgrzymka się bardzo zmieniła. No ja nie chodzę teraz, bo nie mogę, ale obserwuję. Proszę troszeczkę też o takiej infrastrukturze, bo pojawiły się toalety, pojawiły się jakieś logistyczne sprawy. Jak to wygląda tak od kuchni strony pielgrzymka? Znaczy pielgrzymka w swojej istocie się nie zmieniła. Najważniejsze jest to, że idziemy na Jasną Górę jako pielgrzymi, jako ludzie wiary. I tak było w pierwszej pielgrzymce, tak jest tej dzisiaj 33. Oczywiście wiele rzeczy nam pomaga w organizacji, przede wszystkim po to, żeby zwrócić uwagę na aspekt duchowy, żeby naprawdę pielgrzymkę przeżyć jako rekolekcję w drodze. Tak, jest lepszy transport, jest lepsza komunikacja, gdy chodzi o telefony komórkowe, są to i toje. No to, co jest jakby przydatne, ale to nie jest istotne. Najważniejsze jest to, że chcemy przeżyć drogę, chcemy przeżyć trasę po to, aby dojść do Jasnej Góry, przeżywając rekolekcję. Oczywiście jest to wyjątkowy czas modlitwy, otwierania się na Pana Boga i to, co jest jakby zewnętrzne, chcemy, żeby po prostu nie przeszkadzało, a jedynie pomagało. Czy ludzie w miejscowościach, w których nocujecie, na trasie, w jakiś sposób też korzystają z takich dóbr duchowych tej pielgrzymki? Oczywiście, że tak, bo jesteśmy otwarci i zapraszamy zawsze wszystkich, którzy chcieliby chociażby jeden etap, czy jeden dzień przejść na pielgrzymce. Oczywiście wielu gospodarzy, kiedy nocujemy, przychodzą na apele wieczorne. Zapraszamy też gospodarzy na msze święte, ponieważ msze są odprawiane na trasie no praktycznie zawsze gdzieś, czy to będzie las, czy na polu. Jest tylko jedno miejsce, gdzie jest w kościele i też przychodzą miejscowi mieszkańcy. Każdy może się dołączyć, uczestniczyć chociażby na chwilę w naszej pielgrzymce. Zdarzały się śluby na mszach pielgrzymkowych, czy w tym roku też tak będzie? W tym roku akurat nie ma, był w zeszłym roku, 2 lata temu. W tym roku akurat nie ma ślubu, ale może jakiś miły brat pielgrzymkowy pozna siostrę pielgrzymkową i za jakiś czas będzie ślub i wesele. Na samym końcu grupy zazwyczaj idą księża i można się wyspowiadać. Proszę powiedzieć, to są inne warunki spowiedzi, to jest inna atmosfera, to jest inne nastawienie. Proszę coś powiedzieć na ten temat. To jest taki konfesjonał w drodze i każdy pielgrzym, który idzie na pielgrzymkę, zna hasło, które dosyć tak żartobliwie brzmi, to znaczy tylko Szwedzi idą na Jasną Górę bez spowiedzi. I rzeczywiście księża na końcu grupy idą. Jeśli jest w tym roku 18 grup, to jest około 50 księży, także przynajmniej 2-3 księży na końcu każdej grupy może spowiadać.
Ta spowiedź jest o tyle bardzo ważna, że można sobie spokojnie ze spowiednikiem porozmawiać. Często są różne ważne sprawy, które są poruszane i dlatego ten konfesjonał w drodze ma dużą taką popularność, dzięki temu wielu pielgrzymów się spowiada. Jeszcze proszę powiedzieć o takim pięknym akcencie, to jest pod koniec pielgrzymki Górka Przeprośna, jak to teraz wygląda? Górka Przeprośna jest niezmienna. Jest to takie miejsce, gdzie już widać Jasną Górę. To jest pierwszy moment, kiedy pielgrzymi zobaczą wieżę Jasnogórskiego Klasztoru, czyli cel naszego pielgrzymowania. Jest to miejsce, które jest o tyle wyjątkowe, ponieważ pielgrzymi już wtedy sobie dziękują za przeżytą pielgrzymkę. Ponieważ w życiu każdego człowieka są bardzo radosne, dobre chwile. Czasami też trzeba za coś przeprosić. I dlatego ta nazwa Przeproszenie. Ale bardziej pielgrzymi sobie dziękują. Oczywiście, jeśli coś było czasami nie tak, ktoś sobie na jakiś odcisk nacisnął, to jest to słowo przeproszenia. I to jest ostatnia msza przed Jasną Górą, bo następna msza to już będzie kończąca pielgrzymkę na wałach jasnogórskich. Czyli co, trzeba powiedzieć, że pielgrzymka zmienia człowieka, tak? O tak, każdy, kto wyrusza na pielgrzymkę, myślę, że ryzykuje bardzo mocno to, że pielgrzymka go zmienia. Zwłaszcza ludzi młodych, którzy zastanawiają się nad swoim życiem, nad swoją wiarą, którzy szukają Pana Boga. Pielgrzymka jest takim miejscem, że naprawdę łatwiej odkryć wiarę i Pana Boga. Przeżywa się tutaj bardzo mocno wspólnotę Kościoła i dzięki temu człowiek potrafi doświadczyć Bożej obecności właśnie tu na pielgrzymce. Ja myślę też, bo wiem to ze swojego doświadczenia, że pielgrzymka to jest też dobre miejsce na znalezienie partnera życiowego, bo moja żona to jest akurat właśnie taka żona pielgrzymkowa, można powiedzieć. O tak, tak, tak. Nawet niektórzy żartobliwie mówią, że pielgrzymka to jest biuro matrymonialne. Oczywiście to jest taki żart, ale faktem jest, że tworzą się bardzo mocne też przyjaźnie i one później też procentują w takich dobrych znajomościach, które przeradzają się w małżeństwa. Wiele osób jest takich, które się poznało na pielgrzymce. Są takie, które później brały ślub, ale może nie zawsze. Natomiast sporo jest małżeństw, które... I to są trwałe, bardzo trwałe rodziny. Są też tacy, którzy później co roku idą w pielgrzymce dziękczynnej za małżeństwo, za rodzinę, którą założyli. Ale oprócz tego również i przyjaźnie tu się zawiązują. Przyjaźnie bardzo mocne i to też jest na tyle takie ciekawe, że później ludzie, ponieważ nasza wrocławska pielgrzymka jest stosunkowo dużą pielgrzymką, ludzie idą też z różnych rejonów Polski i wtedy... są na pielgrzymce, żeby właśnie te pielgrzymkowe przyjaźnie, znajomości podtrzymywać i cieszyć się swoją obecnością. Czego życzy się pielgrzymom? Pielgrzymom się życzę dobrej drogi i tego, żeby doszli na Jasną Górę. A ci, co mają bąbelki na nogach, no to mogą wzbudzić ofiarę jakoś. Oczywiście, że tak. I tak się często zdarza, że taka typowa przypadłość pielgrzymkowa to są pęcherze, ale są na to dobre sposoby, przekuwa się, dezynfekuje i pielgrzym idzie dalej. Wciąga się nitkę. Nigdy nie miałem pęcherza żadnego na pielgrzymce, no ale pielgrzymki bardzo miło wspominam. Bardzo dziękuję za rozmowę. No i dużych owoców duchowych życzę. Bardzo dziękuję. Również szczęść Boże i pozdrawiamy wszystkich telewidzów. Telewizji lokalnej. Lokalnej. Szczęść Boże. Z Bogiem, szczęść Boże. Dziękuję. I proszę, można spotkać znajomych. Ja spotkałem bardzo wielu znajomych. A tutaj państwo, proszę bardzo, z Gajkowa. Osilałem się, proszę powiedzieć. Nazwa Gajkowa. Tak, Gajkowa. Najlepsza miejscowość pod słońcem. Z której jesteście? Z 12. Z Wawrzynami. Także bardzo się cieszymy, że możemy iść razem z księdzem Orzechowskim. No właśnie, przed chwilką z księdzem Orzechowskim rozmawiałem. Ksiądz Orzechowski to jest legenda. A powiedzcie, która to jest wasza pielgrzymka? Liczymy też Trzebnickie czy inne? Tak. No, liczcie Trzebnickie też, bo to jest cząstka tej pielgrzymki. Siódma? No i to jeszcze jedna salezjańska, tak? Ja w swoim życiu... Moja piąta. Ja popełniłem trzy pielgrzymki w swoim życiu, tam
początkiem lat 80., chyba od trzeciej zaczynając. Teraz niestety nie mogę chodzić, ale bardzo wam zazdroszę, bo chciałbym pójść razem z wami i myślę, że przynajmniej jeden dzień wygospodaruję na to, żeby jeden etap przejść. No to bardzo będziemy trzymać kciuki. Do dwunastki zapraszacie. Każda grupa jest fajna. Ja kiedyś chodziłem w zielonej. To jest zielona właśnie. Ale to kiedyś zielona była inna. Nie wiem czy nie szósta, ale to już było bardzo dawno, to 30 lat temu. A młodzież jak wytrzymuje? Okej. Bąbli nie ma jeszcze na nogach? Nie ma. Mi się nigdy bąble nie robiły, a wam? Nie robię się bąbli. To znaczy młodzi oni idą chętnie od postoju do postoju, bo na każdym z postojów jest coś słodkiego w nagrodę. Tak? Jest motywacja. Jest motywacja. No tutaj... Ja mam takiego kolegę, dzisiaj go nie widziałem, ale to rodzina wielodzietna i oni już z takim wielkim wózkiem jechali, dzieciaki na wózku i cały dobytek na tym wózku zawsze jechał. Świetnie to wyglądało. Jeszcze przedstawcie się z imienia. Ewa? Beata. No i pozdrówcie telewizorów z naszej gminy. No to raz, dwa, trzy. Halo! I zaproście, żeby następnym razem poszli. Trochę. Trochę jest ludzi, bo są z Czernicy. Tu widziałem właśnie z koleżanką szedłem teraz z Kamieńca. No, z Gajkowa też jest jeszcze parę osób. Z Gajkowa jest parę osób. No proszę bardzo. No tu nasza gmina tu się chlubnie zaznaczyła. Bardzo. Owocnego maszerowania życzę. Wzajemnie. Dziękujemy. Dobrej drogi! Trzydziesta trzecia pielgrzymka wrocławska. Jesteśmy w Krzyżanowicach. Krzyżanowice to jest pierwszy odpoczynek dla pielgrzymów. Pogoda jest bardzo piękna, ale też męcząca, bo nie ma specjalnie wiatru. Słońce świeci, niebo bezchmurne. No, nad wodą to jest dobra pogoda, ale dla pielgrzymów to jest bardzo męczące. Wysoka temperatura. No i pielgrzymi bardzo chętnie widzą takie odpoczynki i chętnie chronią się pod drzewa. W takim miejscu, jeżeli ktoś potrafi, to się potrafi zdrzemnąć w ciągu 5 minut. Tutaj też są różne określone, bardzo prozaiczne problemy pielgrzymów, które trzeba rozwiązać, jak choćby skorzystanie z toalety. Ale to pielgrzymi sobie z tym wszystkim radzą. Tu jest serdeczna atmosfera, tak jak przed chwilką słyszeliśmy w rozmowie z księdzem Orzechowskim. Pielgrzymka to jest zupełnie inny czas, to jest czas pozostawiania swoich trosk, kłopotów, kiedy się nie myśli o codziennych obowiązkach. A czas przepełniony jest przyjaźniami, relacjami, modlitwą, jakiej często nie znamy, fantastycznymi pieśniami. Jeżeli ktoś tylko może, to chociaż na jeden dzień, żeby pooddychać atmosferą pielgrzymkową, na pewno to będzie czas dobry i niezmarnowany. Thank you.